To jest takie podejście, myślenie biedy, że to jest jedyna okazja, jaka mi się trafi w życiu i jak z niej nie wykorzystam, to więcej nie będzie. Gdybym miał przeżyć swoje życie jeszcze raz, to na pewno robiłbym mniej i żyłbym trochę bardziej skromnie. Dużo pieniędzy się rozeszło na głupie rzeczy, więc ja bym raczej był za tym, żeby nie robić czegoś, co dzisiaj jest takie bardzo modne, skalowanie, rozwijanie, bo za to się wszystko płaci. My jesteśmy tak rozpędzeni w naszym codziennym życiu i często jeszcze spełniamy oczekiwania wcale nie swoje, ale naszych rodziców, kobiety, rówieśników, sąsiada. W pierwszej części rozmowy z Marcinem Wąsikiem. Cześć Marcin. Cześć. Rozmawialiśmy o jego historii, jak od zera do osoby, która kładła kafelki, w zasadzie nawet nie jechała do UK pracować bez znajomości języka. Zrealizował setki mieszkań, zarówno duży portfel, nieruchomości na wynajem, dodatkowo hotel, dodatkowo napisać książkę, o tym też sobie dzisiaj porozmawiamy. Chcę dawać wartość na tym kanale. I pomyślałem sobie, że wiele błędów, które ja zrobiłem na mojej karierze, było podyktowane tylko i wyłącznie tym, że wchodziłem w jakąś okazję tylko i wyłącznie dla pieniędzy. W ogóle tam było zero wartości, nie zadałem sobie pytania, czy chcę to robić. Jeżeli chociaż jedną osobę uchronimy od tego, żeby nie popełniła właśnie tej decyzji, patrząc tylko i wyłącznie przez pryzmat pieniędzy, ale także przez jakieś wartości, czy ja chcę to robić, czy to mnie interesuje, to uważam, że to jest cel odcinka, został spełniony. Masz 15 lat doświadczenia w nieruchomościach, a jeszcze więcej doświadczenia w tym rozwoju osobistym, ale wiem, że często ludzie kojarzą to z jakimś coachingiem negatywnie. Rozwij. Nie, to ja uważam, że to jest olbrzymia dodatkowa wartość, a im jestem starszy, tym bardziej postrzegam to odwrotnie, że to jest główna wartość tak naprawdę. Dlatego, że myślę, że najważniejsze w życiu jest to, żebyśmy byli szczęśliwi, spełnieni i żebyśmy robili to, co naprawdę nas kręci, żebyśmy podążali za swoim sercem, bo jeżeli bardzo długo robimy coś, czego nie lubimy, na co nie mamy ochoty, nawet jeżeli zarabiamy na to pieniądze, to zawsze zapłacimy za to wysoką cenę. Ta cena, im bardziej odchodzimy od siebie i zdradzamy siebie, tym jest większa. I ja też to wielokrotnie zrobiłem, tak jak ty. Puszczałem się w maliny, w biznesy z ludźmi, którym nie ufałem, których nie lubiłem. I to mnie kosztowało masę energii, żeby to dociągnąć do końca. I dzisiaj już sobie na to nie pozwalam. Nie? I jakby raczej wybieram intuicją i sercem rzeczy, to co lubię, co ma fajną wibrację, fajną energię, co mi się podoba, z czym chcę brać udział, co jest cenne, co jest wartościowe, po prostu w taki ludzki sposób. Oczywiście zawsze szukam sposobu, jak też na tym zarobić. Nie chodzi o to, żeby być instytucją charytatywną, ale że wybieram sobie aktywności, w które chcę zaangażować swój czas i swoje życie. I ja do tego doszedłem poprzez to, że po prostu zajmuję się rozwojem osobistym. Wiele lat medytowałem, brałem udział w różnego rodzaju warsztatach i jest coś takiego, że my jak jesteśmy bardzo zagonieni i mamy taki natłok myśli, to często w ogóle nie mamy dostępu do tego, co w sumie czujemy i co chcemy, bo jesteśmy tak rozpędzeni. A jednak jak sobie usiądziemy na kilka dni i ten umysł się uspokoi, myśli zwolnią i nagle zaczynamy mieć dostęp do naszej intuicji, do tego, co czujemy, do tego, co jest dla nas ważne. Dlatego ja już dzisiaj jestem wielkim fanem robieniem sobie takich wysp szczęścia, gdzie na kilka dni po prostu odpuszczam aktywność i sprawdzam, wycofuję się z aktywności i z lotu ptaka sprawdzam, czy to, gdzie ja idę, to jest na pewno jeszcze adekwatny kierunek do tego, kim dzisiaj jestem i co chcę robić. I od kiedy zacząłem to robić, to już nie popełniam tak wielu tych głupich błędów. Takie spostrzeżenie, bo to, że nie wejdziesz w jakiś biznes z kimś, no, z kim nie rezonujesz, nie ma tej chemii między wami, to wcale nie oznacza, że takiego biznesu, ten drugi biznes nie czeka zaraz za rogiem z osobami, z którymi chciałbyś to robić. Bardzo często czeka, nie? I to jest bardzo, to jest takie podejście, myślenie biedy w sumie, że to jest jedyna okazja, jaka mi się trafi w życiu i jak z niej nie wykorzystam i nie wycisnę z niej wszystko, to więcej nie będzie. A to jest tylko przekonanie w umyśle. Jeżeli mamy dostęp i przekonanie o tym, że świat jest bogactwem, to wiemy, że nieważne, jeżeli sobie odpuścimy to, to pojawi się następna okazja, często o wiele lepsza. Więc ja teraz już w ogóle się o to nie martwię. Już tyle lat w życiu pojawiły mi się okazje, które się nie powinny wydarzyć. I jak mówiłem moim znajomym, to oni mówili, że to jest niemożliwe, że ty to kupiłeś za te pieniądze. A jednak to się wydarza cały czas. Przestrzeń dostarcza nieustannie, pomimo tego, że wydaje się, że nie ma okazji. I nawet w zeszłym roku kupiliśmy przepiękną kamienicę w Bytomiu, która stała pusta przez 2 lata. Jak zadzwoniłem do agenta nieruchomości, bo go znam, to on mówi, wiesz co, przez rok nikt nie oglądał tej nieruchomości.
I ona stała w centrum miasta z wielkim banerem na niebieskim na sprzedaż na jakieś tam przychodnie. I wszystkim się tak opatrzyła, że nikt do niej nie wszedł, z moich znajomych, fliperów, architektów, no nikt, wszyscy ją znali. I ja jako pierwszy od roku zadzwoniłem do agenta i wszedłem. Tam okazało się, że wszystkie stropy są wylane na nowo, wszystkie tynki są zrobione na nowo, cegła wyczyszczona w piwnicy, na strychu. Ja nie mamy takiej kamienicy tak ładnie zrobionej. I kupiłem ją za grosze, bo w ogóle nikt nie był zainteresowany kupieniem tej kamienicy. I dopiero jak zabrałem znajomych do niej, to oni mówią, no to jak to jest możliwe, że myśmy tu nie weszli, tego nie zobaczyli, nie? I to jest właśnie to, że czasami coś na nas czeka, ma być nasze, i wydaje nam się, że musimy walczyć z całym światem, żeby to ochronić, a wcale tak nie jest. I to jest kwestia zaufania. Napisałeś książkę, którą jak wysłałeś od drukarni, to przeczytały wszystkie kobiety, były zachwycone tą książką, mimo że książka jest dedykowana facetom. Opowiedz coś o tym wątku, jak rozmawialiśmy podczas szkolenia, mówiłeś o tych klasztorach, w których byłeś, w których medytowałeś z mnichami, jeszcze mówisz o tej męskości, to mi się takie wydawało mało namacalne. O co w tym wszystkim chodzi? Nie, to jest bardzo namacalne. Ja jestem biznesmenem i jeżeli rzeczy nie są takie konkretne, praktyczne i gdzieś nie prowadzą, to ja bym się nimi nie zajmował. Okay. I myślę, że trudność polega na tym, żeby odkryć tą wartość w tej przestrzeni, ale ona tam jest. I to, że zajmuję się męskością, wynika z tego, że uważam, że to jest nisza, że jest to wspaniały rynek na przyszłość, dlatego że wiele mężczyzn jest pogubiona, nie wie tak naprawdę, na czym polega męskość. Mieli agresywnych ojców, nie chcą być tacy jak ojcowie, więc stali się super mili i przyjemni. Ale to też nie działa, bo jakoś nie mogą sobie znaleźć kobiety. Dziewczyny chętnie ich wykorzystują do tego, żeby się pomóc im w przeprowadzce, ale już na randkę niekoniecznie chcą się umówić i gdzieś się pogubili. I ja też miałem trochę z tym kłopotów, szczerze mówiąc. I natrafiłem na wspaniałych mentorów w Stanach, którzy opracowali bardzo konkretny system, jak odzyskać tą swoją męskość, jak wiedzieć, co to znaczy być facetem, jak prowadzić związku, jak budować napięcie emocjonalne w związku. I jak też stać się takim mężczyzną, z którymi inni ludzie chcą robić biznesy, nie? Bo to się przenosi na... To nie chodzi tylko o relacje z ludźmi, to chodzi z kobietami, tylko o relacje ze wszystkimi. Więc ze samym sobą też? Też, bo po prostu to, czym ja się zajmuję, polega na tym, że stajemy się szczerym, autentycznym, przejrzystym facetem, który stawia granice, mówi, co mu się podoba, co mu się nie podoba, umie o to zawalczyć, jest bardzo konkretny, nie udaje, nie ucieka, nie ściemnia, nie przestaje odbierać telefonu, tylko po prostu jest super autentyczny, nie? I to jest to, co mówiłem też wcześniej o tych naszych wykonawcach dzisiaj, że brakuje im właśnie tej takiej konkretności. To po prostu chodzi o stanie się takim konkretnym człowiekiem. A znowu, jeżeli chodzi o duchowość i o medytację, no to zobacz, że większość ludzi od rana do wieczora nigdy na sekundę nie przestaje myśleć. Większość ludzi ma głos w głowie, który cały czas wszystko komentuje, jest permanentna narracja. W sumie większość ludzi kłóci się sama ze sobą w głowie cały czas. I popatrz, że wariat to jest ktoś, kto chodzi po ulicy i gada do siebie na głos. Ale jak chodzisz po ulicy i gadasz do siebie w głowie, to już jesteś normalną osobą, a w sumie jesteś tak samo zajęta prawie jak ten wariat, nie? Aha. I praktycznie nie wiesz, co się dzieje. Ja też widzę, jak z kimś rozmawiam, to większość ludzi w 20% jest tylko w kontakcie ze mną w czasie tej rozmowy, a reszta, część ich umysłu mnie ocenia, porównuje, zastanawia się coś na mój temat i jest tam masę narracji. I teraz, i to po prostu kosztuje masę energii, życie w taki sposób. A wyobraź sobie taką sytuację, że budzisz się rano i myślisz tylko wtedy, kiedy tego potrzebujesz, a resztę czasu twój umysł jest spokojny i w 100% ma kontakt ze wszystkim, co się dzieje. Czyli jak rozmawiasz z drugą osobą, to jesteś w 100% w kontakcie z tą osobą. Odbierasz ją wszystkimi zmysłami. I tak samo podchodzisz do biznesu. Widzisz różne okazje biznesowe i nie masz tej narracji, stresu, lęku, tylko po prostu się rozluźniasz i czujesz przestrzeń, patrzysz, jacy są ci ludzie, jakie mają relacje, jakie to jest uczucie być w ich biurze. I zaczynasz dostawać masę informacji, nie w taki sposób analityczny, tylko zmysłowy, i ja bazuję już dzisiaj tylko na takich informacjach, bo one są o wiele skuteczniejsze. I to jest coś, do czego kobiety mają dostęp, czyli taka intuicja kobieca. Że kobieta mówi ci, nie, ten koleś mi się podoba, nie wiem dlaczego, ale on jest podejrzany, nie? Bo kobiety po prostu to wiedzą, bo mają bardziej rozwiniętą tą umiejętność. Więc ja jeździłem do klasztorów i medytowałem,
po to, żeby praktycznie, tak jako technologia, wyciszyć ten zgiełk wewnętrzny, wyciszyć te natrętne myśli, nauczyć się spoczywać pomiędzy myślami i to mi po prostu daje o wiele większy potencjał do działania w życiu i skuteczność i power od rana do wieczora, bo większość ludzi spala większość swojej energii życiowej na obsługę swojego rozszalałego intelektu. Śmieszne, bo mówiłeś o tym przed chwilą. Jechaliśmy o 50, przy obecnej cenie mandatów, to trzeba na to uważać. I wiesz, widzę 50, jedziemy, sprawdzam szybko, ile jedziemy, tam policja stoi i w tym momencie już, wiesz, przez moją głowę leci tak, taryfikator mandatów, ile jadę w tym momencie, czy powinienem hamować, tak. Czy oni mnie widzą, czy oni właśnie mnie mierzą. Oczywiście jadę przepisowo, nie? Tak. Ale w tym momencie jakby ty sobie mówisz, a ja już się trochę wyłączam. I już odlatujesz, nie? Dokładnie. To może jeszcze tak trochę skręcę, bo bardzo fajnie, że o tym powiedziałeś, o tej intuicji. I tyle wątków mi się tutaj otwiera, że to jest niesamowite, że często coś wiemy, nawet łączymy kropki, ale jak ktoś to powie na głos, to mówimy, że to takie oczywiste. Ale dopóki tego nie nazwałeś, to o tym tak nie myślałem. O tej intuicji zacznę. Faktycznie ostatnio oglądałem taki wideo, jeden z gości, od których się uczę, w Stanach, on mówi, że jego żona zawsze jest najważniejsza, jeżeli mają wejść w jakiś biznes, to ona podejmuje ostateczną decyzję, czy wchodzą w ten biznes na bazie swojej intuicji co do osoby, z którą mają działać. Tak. I ja mówię, kurde, to jest... I wiesz, teraz dla mnie to było tak, że jak on docenił tą swoją żonę, to ja zacząłem myśleć o mojej żonie. Ile razy mi mówiła, nie wchodź z tym gościem w biznes, a ja mówię, nie, ja wiem lepiej. Będzie super. Będzie super, nie? I jak było na końcu? Miała rację. Do dupy, miała rację, nie? Mimo, że to mi się wielokrotnie wydarzyło, mimo, że nawet słyszałem, jak on to mówi, to jeszcze jak teraz raz to powiedziałeś, to się kropki zaczęły łączyć, no i wszystko ma nagle sens. To sorki jeszcze tutaj za szybki wywód, ale tutaj dodam i też te zapytam, czy to na przykład ta męskość, o której ty mówisz, czyli bycie tym konkretnym facetem z zasadami, komunikującym się, może też mieć coś wspólnego, jakby patrząc szczególnie na młodych facetów, którzy chcą coś osiągnąć, chcą kupić supersportowy samochód, mieć dużo kasy, mieć dużą firmę, osiągnąć coś dużego, pokazać ojcu, że jednak się nadają do czegoś. To tak wynika to z dzieciństwa, z wychowania. Po co mamy takie dążenie? Bardzo często tak. Bardzo często osiągamy wielki sukces po to, żeby zasłużyć na miłość na takim najgłębszym poziomie w sumie. Czyli jeżeli nie dostaliśmy akceptacji miłości w życiu i wydaje nam się, że musimy dostać tą zewnętrzną walidację, osiągnąć x rzeczy, żeby powiedzieć sobie, jestem wystarczająco okej człowiekiem, żeby ktoś mnie lubił, chciał ze mną spędzać czas, szanował i kochał, no to my najpierw musimy włożyć tą całą pracę. Ale ponieważ to jest fantazja w naszym umyśle, to nie ma końca tej pracy. Bo nigdy nie jest wystarczająco dobrze, żebyśmy postanowili, okej, już zasługuję na miłość, już jestem wystarczająco okej facetem, nie? A tej walidacji nie ma na zewnątrz, nigdy, bez względu na to, co byśmy nie osiągnęli, zawsze będzie za mało. I teraz jak włożymy sobie pracę do wewnątrz, odkryjemy to i nauczymy siebie kochać i akceptować ze swoimi wadami, zaletami, takimi, jakimi jesteśmy po prostu, to nagle nie potrzebujemy już robić tego wszystkiego na zewnątrz. I u mnie też tak było, ja też musiałem przejść tą drogę i jakby skutkiem ubocznym było nabranie olbrzymiej ilości umiejętności i majątku, ale nie uzdrowiło mnie to do końca i nie usatysfakcjonowało mnie. To dlatego, jak już zdobyłem kasę i rozpuściłem ten mit, że jak go będę miał, to wszystko będzie super, to usiadłem i mówię, no dobra, już to zrobiłem, już to mam i wcale nie super. Czyli co teraz? Gdzie to jest? Nie? Gdzie mam tego szukać? Zacząłem tego szukać w duchowości, zacząłem to szukać w rozwoju osobistym i się okazało, że tam to jest. Nie? I jakby połączenie tych dwóch rzeczy uważam, że jest super, bo stajemy się wolni, akceptujemy siebie, szanujemy siebie, znamy swoją wartość, nie pozwalamy innym się krzywdzić, nie krzywdzimy sami siebie, żeby się zajechać, żeby zdobyć hajs, a z drugiej strony mamy umiejętności biznesowe, nadmiar, wolność i możemy realizować wspaniałe projekty. I na przykład ja dlatego część swojego majątku zutylizowałem i kupiłem sobie hotel, zbudowałem ośrodek warsztatowy i to nie jest biznesowo super pomysł. Gdybym te pieniądze zostawił w mieszkaniach, zarobiłbym na pewno więcej pieniędzy, ale to już nie jest tak istotne, nie? Bo ja już mam z czego żyć, chcę zbudować to miejsce, bo tam chcę robić swoje warsztaty, chcę innych ludzi uczyć, prowadzić, chcę, żeby oni z tego korzystali i to mi będzie sprawiało frajdę, bo myślę, że dla młodych ludzi to jest super zdobyć biznes, ale jeżeli w pewnym momencie nie zaczynamy się dzielić naszym nadmiarem i nie zaczynamy dawać jakiś dar światu, to nie będziemy w pełni szczęśliwi.
i każdy sobie musi znaleźć swoją aktywność, swój osobisty sposób, jak oddać światu trochę, jak go zrobić lepszym miejscem, nie? Ja akurat sobie znalazłem taki. Każdy uważam, że powinien sobie znaleźć swój i się nim cieszyć. To może ja zapytam o coś takiego, bo często mam tak, że po mojej jakiejś prelekcji albo spotykam kogoś na jakiejś konferencji, szczególnie tu mówię o młodych osobach, słyszę pytanie, Filip, ty już mówisz o tym, żeby trochę zwolnić, żeby robić rzeczy, które ci sprawiają mega frajdę, ale ja mam 22 lata. Ja tak naprawdę, jak ja mam teraz skrócić tą swoją drogę, żebym ja już się mógł tym cieszyć, co ty masz, nie? I to jest dla mnie, nie umiem im łatwo i jednoznacznie odpowiedzieć, mam nadzieję, że ty tutaj mi pomożesz, jak taka młoda osoba ma jednocześnie osiągnąć sukces, no bo nie oszukujmy się, posiadanie nadmiaru pieniędzy, czy wystarczająco tak. pieniędzy jest fajną opcją w życiu, ale żebym już na etapie młodszym mógł skorzystać z tych lekcji, które my dzisiaj tutaj... Ja się dużo zastanawiałem nad tym ostatnio. Super. I powiem ci szczerze, że gdybym miał przeżyć swoje życie jeszcze raz, to na pewno robiłbym mniej i żyłbym trochę bardziej skromnie. Dużo okay. pieniędzy się rozeszło na głupie rzeczy i myślę, że to jest kwestia takiego świadomego postawienia sobie pewnej granicy. No bo jeżeli doprowadzisz, nie mając kredytów dzisiaj, jesteś młodym człowiekiem i doprowadzisz do sytuacji, że masz pasywnego lub aktywnego dochodu 25-30 tysięcy miesięcznie, no to umówmy się, masz fajne życie w Polsce i w większości miejsc na świecie również. Już nie mówiąc o Tajlandii czy gdzieś tam. Mm-hmm. Więc ja bym raczej był za tym, żeby nie robić czegoś, co dzisiaj jest takie bardzo modne, czyli skalowanie, rozwijanie, 10. punkt, 11., 12., bo za to się wszystko płaci swoim życiem, swoim czasem, swoim zdrowiem. Osiągnąć sobie poziom, w którym będziemy usatysfakcjonowani, w którym będziemy mieli nadmiar, wolność, a następnie zatrzymać się trochę na tym poziomie. Dbać o to, żeby ten biznes był na tym poziomie i nagle wolny czas, który nam się pojawia, angażować w rzeczy, które nas naprawdę spełniają. I ja gdybym żył jeszcze raz, to raczej bym żył w taki sposób, że zbudowałbym biznes, bo to jest, każdy facet potrzebuje to zrobić, żeby się poczuć facetem i to jest ważne. Mhm. Jesteśmy młodzi, mamy na to energię i siłę i to jest super, ale potem po prostu nie rozkręcać tego nie wiadomo jak. I zadbać o to, żeby to życie miało smak, żeby się mieć czas cieszyć tym życiem, nie? Po prostu frajdę, radość. Przecież ja wielokrotnie byłem tak zapracowany, że wiesz, padałem wieczorem, wstawałem rano i miałem 10 spotkań na następne 10 dni. W ogóle nie wiedziałem, kiedy będzie wolny dzień, w którym ja się pocieszę życiem, nie? I w sumie po co? Nie? Można to zrobić o wiele rozsądniej. Mieć fajne mieszkanko, mieć fajny samochód, mieć kilka wakacji w życiu, mieć jakieś pasje, spotykać się z ludźmi i mieć też nadmiar finansowy i wolność, nie? Dla mnie to jest, uważam, taki najfajniejszy balans. Przypominam sobie, jak to powiedziałeś, takie moje te czasy, gdzie poszedłem w złym kierunku. Dużo podróżowałem, programista, pracowałem sobie zdalnie, miałem to, co chciałem, ale wiesz, cały czas słyszałem o tych starszych przedsiębiorców, że musisz mieć skalę, dużą firmę, dużo pracowników, duże obroty, no bo jak nie masz dużych obrotów, wiesz, wszedłem po leasing na samochód, a oni mówili, jakie masz obroty. Ja mówię, w sumie, jakie to ma znaczenie? Mam duże zyski, nie? Mhm. Więc ja też wpadłem w taką pułapkę, że usłyszałem pewne rzeczy, które tak naprawdę były złymi poradami, ale wydawało mi się, że ktoś, wiesz, mądrzejszy, starszy mi je mówi. To wie, co mówi. Wie, co mówi, a tak naprawdę to oni byli bardziej zagubieni ode mnie, bo oni mieli po 50 lat duże firmy, ale niesatysfakcjonujące życie, to na pewno. I chwali co weekend. Być może. Taka myśl od dłuższego czasu mi chodziła, ale to zupełnie nie jest temat na mój kanał, chociaż liczę na to, że tutaj właśnie z Tobą będziemy w stanie omówić to też bardziej. Czy masz wrażenie, bo to już tak zadałem, ale jeszcze, żeby to raz wybrzmiało, że ludzie czasem robią pewne rzeczy naokoło, typu mając 18 lat, myślę sobie, że muszę mieć dużo kasy, żeby zaimponować dziewczynom, żeby w sumie jakaś mnie chciała. Czyli ja zamiast nauczyć się, jak lepiej gadać z dziewczynami, to zbuduję cały biznes. Będę latał za kasą, mam tą kasę, a to wcale nie rozwiązało mojego problemu. Nie zgadzam się z tym i powiem ci, że pierwsza rzecz, jaką uczę mężczyzn, jak randkują, to jest to, że broń Boże nie mają na randce rozmawiać o sobie, o swoich sukcesach i o swoim biznesie. I o swoich byłych jeszcze, do tego dokładam, że to jest najbardziej nudna rzecz na świecie dla wszystkich kobiet. Kobiety się chętnie cieszą efektami tego biznesu, ale naprawdę je to nudzi. I mężczyzna ma być na randce radosny, zuchwały, autentyczny, lekki, zabawny,
a nie daj Boże opowiadać o swoich, schwalić się, próbować zrobić wrażenie i opowiadać o swoich sukcesach. I ja kiedyś, nie mając tej wiedzy, też chodziłem na randkę i przemycałem między wierszami, żeby nie być tak wprost się nie chwalić, to przemycałem różne moje tam zdobycze i tak dalej, i tak dalej, będąc przekonany, że to zrobi na nich wrażenie. No i umówmy się, to zrobi wrażenie tylko na kobietach, które naprawdę dla nich jest to najważniejsza rzecz, a chyba nie do końca chcemy być z takimi kobietami w życiu. Więc jeżeli chcemy spotkać kogoś ciekawego, to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. Więc moim zdaniem to w ogóle nie ma wielkiego znaczenia. Jeżeli żyjemy na jakimś normalnym poziomie, to dla kobiet i zdobycie w ogóle przyjaciół jest związane raczej z tym, czy my jesteśmy zabawni, radośni, leccy, czy potrafimy się wygłupiać, czy potrafimy sami się z siebie śmiać, czy mamy poczucie humoru, jakim jesteśmy człowiekiem, a nie do końca to, co posiadamy. Więc to nie jest żaden przepis na to, żeby mieć spełnione osobiste życie, żeby najpierw zrobić mega majątek. Poza tym, wiesz, to też jest tak, że ludzie, którzy robią mega majątek, robią się tak zmęczeni, sztywni i zapracowani, że tracą blask, tracą świeżość, to po prostu przestaje być atrakcyjne, nie? Dobra, no to dajmy jakąś receptę na to, żeby to wszystko połączyć. No bo wiesz, z jednej strony przyszedłem tutaj sobie posłuchać o tym, jak lepiej prowadzić biznes, a się okazuje, że w sumie ten biznes nie jest najważniejszy, jeszcze muszę dbać o to, żeby być lepszym facetem, lepiej budować relacje. I mam wrażenie, że ja muszę być takim humanistą, który zna się na wszystkim. Trochę tak. Ratuj, Marcin. Trochę tak jest, ale oczywiście nie musimy tego zrobić wszystkiego naraz, mając 23 lata, nie? Po prostu mamy na to resztę życia, możemy się trochę rozluźnić. Natomiast wiadomo, że trzeba obsłużyć te przestrzenie życiowe, nie? Ja uczę mężczyzn, że na przykład, że jest 5 filarów męskości. I to są męscy przyjaciele, życie z pasją, życie w strefie wyzwania, regularne ćwiczenia fizyczne i medytacja i rozwój osobisty. I że to jest 5 aspektów życia, które jeżeli nie mamy w balansie, to będziemy czuli dyskomfort w naszym życiu. I oczywiście wybudowanie każdego z nich zajmie nam jakiś czas. Dbanie, nauczenie się, jak je mieć w harmonii, też nam zajmie jakiś czas. Ja też nieraz wypadam, tracę jeden, czuję, że od czegoś mi brakuje, sprawdzam, mówię, a to zaniedbałem, nie? A druga rzecz to jest wejść w związek z kobietą i nie stracić tego balansu i nagle nie zrezygnować z 2-3 przestrzeni, bo nagle jesteśmy w związku i nauczyć się utrzymywać to wszystko, pomimo tego, że się jest w związku, ale w kochający, fajny sposób, nie? I to jest praca na resztę życia. Więc młodzi faceci w sumie powinni się cieszyć, że tak wcześnie mogą dostać tą wiedzę i zacząć powoli to aplikować w swoim życiu, bo ja ją dostałem po 40 dopiero i nadrabiam i się uczę i tak dalej. Więc myślę, że to nie jest żaden problem. Nie? Jedna porada dla osoby, która w tym momencie, bo przyjmijmy, że w młodym wieku, ale wiem, że są też osoby, które mają po prostu już więcej na karku i też gdzieś są w podobnej sytuacji. Nie satysfakcjonuje mnie to, co robię biznesowo czy w pracy, coś mnie gniecie, coś mnie męczy. Wiem, że cała twoja historia, którą opowiadaliśmy w pierwszym odcinku, to ciągle była taka historia, że byłeś zuchwały, aktywny, szukałeś możliwości, ale wiem, że łatwo jest tak po prostu zdziadzieć, tak to nazwijmy. Co byś zrobił, żeby się z tego wyrwać? No, poleciłbym raczej coś, co może być trochę trudne dla wielu osób, czyli po prostu wziąć sobie 3-4 dni urlopu, pojechać w przyrodę, przestać myśleć o biznesie i spędzić trochę czasu ze sobą. Nie no, Marcin, no, taka porada. Taka porada. Daj coś lepszego. Albo inaczej, dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy tak rozpędzeni w naszym codziennym życiu i często jeszcze spełniamy oczekiwania wcale nie swoje, ale naszych rodziców, kobiety, rówieśników, sąsiada i tak naprawdę jesteśmy niezadowoleni, bo w sumie spędzamy życie na obsługiwaniu cudzych oczekiwań i potrzeb, a nie swoich własnych. I dlaczego ja radzę, żeby pojechać w przyrodę i spędzić kilka dni ze sobą, żeby się od tego odciąć, uspokoić się trochę i się zastanowić, co ja tak naprawdę chcę robić w życiu, co ja lubię robić w życiu. Na myśl o czym, co miałbym robić w życiu, podnosi mi się energia i powoduje, że ja chcę wstać rano i zacząć to robić. A następnie zacząć to robić. I nawet jeżeli nie możemy tego zacząć robić od razu, to postanowić, że pół dnia albo jeden dzień w tygodniu zaczniemy poświęcać tej aktywności i powoli ją rozszerzać, a wykasowywać i wygaszać te poprzednie aktywności. Ja nie znam innego sposobu. Bo w takim zgiełku codzienności, zabieganiu,
nie zobaczymy tego w ogóle, bo nie mamy jak. Chyba że pojedziemy na jakieś dobre szkolenie, czy na dobry warsztat, który też nas wytnie na chwilę z naszej rzeczywistości, dzięki niemu będziemy w stanie to odkryć. Nie? Ale najtańsze i najprostsze jest po prostu wynająć sobie domek w lesie i po prostu posiedzieć trochę ze sobą i zdać sobie sprawę, o co mi chodzi w ogóle. Nie? Bardzo często też, słuchajcie, zaobserwujcie to, bo to jest niesamowite dla mnie. Jak się o tym dowiedziałem i zacząłem o tym myśleć i zacząłem widzieć te momenty, to jest takie niesamowite. I nawet ostatnio, jak nagrywaliśmy odcinek z młodymi deweloperami, powiedzieli, że mieli taką rutynę raz w tygodniu na godzinę do jacuzzi. Ja zauważyłem, że woda to takie, wiesz, spłukanie się, wejście do... Obmycie, nie? Obmycie. Często sprawia, że gdzieś moja głowa jest taka luźna i wpadam na genialne pomysły, na jakieś rozwiązania. Druga opcja, jak się budzisz rano, masz jakiś problem w głowie, budzisz się rano, masz rozwiązanie, nie? Albo idziesz pod prysznic, masz rozwiązanie. I to, o czym sobie pomyślałem, jak ty powiedziałeś o tym, żeby pojechać w tą trawę, w ten las, że to będzie coś dziwnego, nienaturalnego i że będę stawał się kimś innym niż jestem. Ale patrzcie, my jesteśmy sumą oczekiwań od innych osób. Jesteśmy sumą jakichś przekonań, które ktoś nam włożył. Milioner to tylko kradnie, pierwszy milion trzeba ukraść i całą masę innych przekonań. To teraz, czy ja spędzę sobie 3 dni ze samym sobą, wypiszę, kim chciałbym być, jakby mogło życie wyglądać, jak wygląda taka osoba, co ona robi każdego dnia, to czy to jest bardziej prawdziwe, czy bardziej fałszywe? No, myślę, że bardziej prawdziwe. Właśnie o to chodzi, żeby znaleźć regularny czas na to. Ja dlatego medytuję. Ja wstaję rano i poświęcam sobie 45 minut na medytację, żeby pobyć ze sobą, żeby siebie poczuć, żeby mieć trochę dystansu, zanim się zacznie cały zgiełk dnia, żeby zobaczyć, czy ja nadal robię to, co chcę, czy ja jestem w miejscu, w którym chcę być, czy się dobrze czuję ze sobą, z ludźmi, z którymi pracuję. I to jest mój święty czas, dzięki któremu ja resztę dnia nie robię głupich rzeczy. Nie marnuję czasu na robienie rzeczy, które w sumie mi nie służą. Nie? Ale jeżeli nie zbudujemy sobie jakiejś higieny takiej, że mamy określone momenty, kiedy dajemy sobie na to przestrzeń, to po prostu może się okazać, że od 3 miesięcy biegniemy w kierunku, który stał się już nieaktualny. I nawet tego nie zauważyliśmy. Nie? Poza tym, że czujemy się coraz bardziej nieszczęśliwi albo jacyś sfrustrowani i nawet nie wiemy dlaczego. Nie? I wiele osób ucieka od tej frustracji w używki, w seriale, próbuje to zagłuszyć, zamiast po prostu się z tym spotkać i się dowiedzieć, dobra, co tam jest. Nie? W ogóle byłem niepewny, czy możemy zrobić taki odcinek, czy ten temat będzie dla Was interesujący, więc tak w ramach potwierdzenia dajcie znać w komentarzach i ewentualnie łapki w górę, jak Wam się ta treść podoba, czy dobrze, że wyszliśmy trochę ponad te tematy typowo biznesowe. A Marcin, jakbym chciał więcej wiedzieć na ten temat, co robisz, o Twojej książce, gdzie Cię znaleźć? Najprościej jest mnie znaleźć na mojej stronie marcinwąsik.pl. Tam są artykuły w blogu, w których wyjaśniam wiele rzeczy. Tam sobie można kupić książkę. Można się też zapisać do mnie na sesje takie osobiste albo też na męską grupę, którą prowadzę. Jest to też bardzo fajna rzecz, którą polecam, bo po prostu raz na 2 tygodnie, na 3 godziny wieczorem spotykam się z 8 facetami i po prostu dzielimy sobie się swoimi problemami w życiu, rozkminkami, wspieramy się nawzajem i to jest super, bo tworzy taką bliskość, męską bliskość, która jest dzisiaj rzadka, bo raczej w klubie nikt sobie nie pozwoli na taką intymność. A tutaj po prostu mamy grupę mężczyzn, którzy nas wspierają i w życiu, i w biznesie, ale też w naszych kłopotach, w relacjach. I jak 8 chłopaków powie nam, stary, masz rację, nie daj się, idź w to i walcz o to, to jesteśmy o wiele bardziej pewni siebie i mamy takie uczucie wsparcia męskiej grupy. Więc to prowadzę i sprawia mi to też mega frajdę, uwielbiam w ogóle te męskie grupy. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to też we wrześniu 2 są odpalone, można się zapisać na te grupy, bo jeszcze są miejsca i wziąć w tym udział. To jest stacjonarnie, lokalnie? Nie, ja to robię na Zoomie. Słuchajcie, dzięki za obejrzenie. Cześć. Cześć. Było super.